ja widzę tam jeżdżących rowerzystów, mimo takich niesprzyjających warunków, jest co najmniej kilkunastu jeździ równo ze mną. A na pewno nie pojedzie żaden rodzic z dzieckiem, absolutnie. Osoby, że tak powiem, które mają problemy z rowerami, nie są doświadczonymi rowerzystami, też nie pojadą. Miałem trochę zdarzeń z jakimiś ciężarówkami, autobusami, które czasami spychały. Nic tam bardzo groźnego, chociaż ostatnio kierowca ciężarówki się zatrzymał, chciał się ze mną bić. Ale to odpuściłem, oczywiście. Zaniedbań tutaj, czy tam braku rozwiązań infrastrukturalnych dla rowerzystów jest ogromna. Mamy nadzieję, że projekt, który będziemy realizować, wreszcie to wypełni tą dziurę. No, pobocze jest w bardzo złym stanie. Po drodze masa różnych problemów stojących, nawet wiaty na środku chodnika, masa jakichś studzienek. No i dokładnie, no, bardzo nieciekawie jesteśmy na skrzyżowaniu Piaseczna Warszawy. No i miejmy nadzieję, że te wszystkie problemy, kilkadziesiąt różnych problemów zostanie rozwiązanych w projekcie i wreszcie będziemy dobrze jeździć. Dzisiaj jechało się w miarę spokojnie ze względu na to, że mały ruch aut, także mieliśmy właściwie dla siebie cały pas, ale jednak atmosfera lęku towarzyszy cały czas. No, atmosfera była, pomimo tego, że lęku, to takiej jedności i koleżeńskości też. Gmina Lesznowola jest bardzo fajna, że tutaj jest ścieżka. Jechałam tutaj właśnie do Oszą z Ursynowa w środę. To kawałeczek dalej myślałam, że sobie zęby wybiję albo język szybko. A tu proszę zobaczyć, jak wygląda. Jak przejeżdżaliśmy przez ten węzeł z obwodnicą Warszawy, no to każdy mógł chyba zauważyć, jakie problemy współcześnie budowane drogi dla rowerów stwarzają. Tam jest po prostu błąd na błędzie, więc oby ta nowa planowana droga wzdłuż Puławskiej to nie była taka droga jak ta przy trasie S2. Projekt budowlany cały rok 2015. Kto wie, czy nie dłużej, bo masa rzeczy, masa kolizji jest do rozwiązania, ale projekt będzie.